Siemaneczko, pokażę dzisiaj działające solo kopiowanie, w sumie to jest obejście. No glitch wymaga od nas tablic iFruita. No, ci, którzy nie mają limitu sprzedaży, mogą te tablice iFruita teraz sobie pozamawiać na tej tam stronce, którą Rockstar dodał. Także to jest jedno z wymagań. Auto, które kopiujemy, auta na stratę, motor od Benego, który możemy ulepszyć, no i arena. Ale pokażę też, jak zrobić tutaj kopię bez tablic iFruita. Wtedy musicie upewnić się, że dobieranie graczy macie zamknięte. Ale jeżeli robicie to na własnych tablicach iFruitowskich, to jest najlepiej, najszybciej. I tutaj wcześniej klikaliśmy pauzę, żeby ulepszyliśmy ten motor i klikaliśmy pauzę. Teraz pauza nie działa, trzeba będzie kliknąć guzik albo Xboxa, albo guzik PS-a. Ja to robię na Xboxie, na PS-a link będzie w opisie. I kupujemy ulepszenie i klikamy chwilę po tym guzik Xboxa. Tutaj no, 2-3 próby nieudane, za czwartą chyba mi się kompletnie ulepszył, hajs zabrało, motor ulepszony. Jeżeli macie za dużo prób nieudanych, albo też wam się tak ulepszy motor, zwyczajnie odłączcie internet, podłączcie z powrotem. Hajsu wam nie odejmie, motor będzie nadal nieulepszony. Wywali was tam zwyczajnie do fair generacje, nowe, do menu głównego, to tam wracamy powrotem na sesję i zobaczycie, że hajs się zgadza tak, aby wam nic nie odjęło, motor będzie nadal nieulepszony. To jeżeli tam stwierdzicie, że za dużo prób zrobiliście, za dużo hajsu straciliście, też możecie odłączyć internet. No to jeszcze raz, wsiadamy na ten motor, klikamy w prawo, żeby tam wjechać na ten warsztat, no i też wykupujemy to ulepszenie, tak pół sekundy później klikamy guzik Xboxa albo guzik PS-a. No efekt, musi motor się ulepszyć, ale nadal musimy mieć możliwość kupienia ulepszenia, tak jak teraz. Motor się ulepszył, mogę kupić nadal ulepszenie. Klikamy kilka razy tam A lub X, motor nam zniknie, gotowe. Podbiegamy teraz do kółka zamiany miejscami pojazdów, no i zamieniamy EC za auto na stratę. Wsiadamy do tego EC, wjeżdżamy, zmieniamy w nim cokolwiek. Kopia zapisana. Jak zakopiujecie sobie cały poziom, całą arenę, odszukujecie nową sesję, najlepiej dla zaproszonych. Po powrocie do areny będzie cała arena w kopiach EC. Pokażę też od razu tu, jak zrobić bez tablic iFruita. Jeżeli ktoś ich nie ma, ma tam limit 2-3 auta, czy tam ileś ma zabrane te tablice iFruita, to pokażę też, jak zrobić bez. A few moments later. Dobra, jak widać, poziom warsztatu zakopiowany. Biorę ostatnie te auto właśnie tu, żeby pokazać, jak zrobić bez tablic iFruita. Czyli normalnie zamieniamy miejscami EC za pojazd na straty, wsiadamy do tego EC i tu nie wjeżdżamy już na warsztat, tylko wyciągamy telefon, wchodzimy w zakładkę szybka akcja, tam nie wiem, tenis, ping-pong, odpalamy jedną z tych szybkich akcji. Jak będziemy mieli dobieranie graczy 1 na 2, zwyczajnie dodajemy gazu, po wyjechaniu z areny dostaniemy czyste tablice z auta na stratę. Żeby zapisać kopię, potrzebujemy wezwać mobilne centrum operacyjne, tam musi być przechowalnia pojazdów i wjechać do mobilnego. Co do kopiowania, osobiście polecam na tablicach iFruita, bo idzie to najszybciej. Bez tablic iFruita co samochód trzeba się pieprzyć z tym motorem. Także no lepiej jest to robić na tablicach iFruita. Kto nie ma tych limitów, może je sobie właśnie na tej stronie, co Rockstar dodał, zamówić. Jeżeli nie ma w ogóle tablic jeszcze zamawianych, a nie ma rzeczywiście tego limitu, bo ludzie mają limity i się dziwią, że nie mają tablic, nie mogą zamówić, to właśnie przez limity sprzedaży. Także no, kto chce, może sobie kopiować. Działa, działa, no obejściem jest właśnie nie pauza, tak jak wcześniej tam się klikało pauzę, tylko teraz trzeba kliknąć ten guzik
Xboxa, czy tam guzik PS-a, nie wiem jak to na PS4, nie próbowałem, bo tam nie pamiętam, jak się klikło PS-a, to się przechodziło na cały dashboard, ale powinno działać tak samo. No jak mówiłem na początku, wersja PS5, link będzie do białego w opisie, a tu pokazuję, że działa to też na Xboxie. Pozdrawiam, elo.